Cicho, cicho. Wiedziałam. Nieopatrznie pozostawiona przez Iwonę nalewka wzbudziła pożądanie. O kurwa, dawaj klichę. Pokaż, pachnie, pokaż. Dawaj. Ej, ale... Pokaż. Szybko zapomniały o kamerach. Kosmetyczka Klaudia zarządziła konsumpcję. Ja się boję. A jak to jest stary? Ja mam pijać. Jak będzie stary, to będzie większa p***a. Ale to już wypiłaś? Czy nie? Jeszcze nie wypiła? Ale petarda ogólnie. Ja się przekręciła. Widzisz to? Gdzie oko kamery nie sięga, wszystko wydaje się dozwolone. Ta jest dobra. Ja pierdzielę, do kamery jedzie. Mają niektóre z nich takie bardzo przebojowe charaktery. Dużo przeklinają. To jest dla mnie nowość też troszkę, bo ja się otaczam też może spokojniejszymi ludźmi nieraz. Pora zweryfikować wykonanie zadania. Iwonie nie zajęło to dużo czasu. Dziewczynki! Tak? Ktoś mi z kogucika upił mojego winka. Nie, to nikt z nas. Zbióreczka na korytarzu. Ty? Zbiórka, no i będzie jazda, że ta se kielicha szczeliła. Nie? Jesteście wszystkie? Nie. Chodźcie wszystkie, chodźcie. No, chodźcie, będzie jazda, że ta se kielicha szczeliła. Chodźcie, zapraszam na środek. Kończymy palenie. Ile ja mogę czekać? Paliłyście w piecu? Nie, jeszcze nie. A dlaczego nie paliłyście? W zasadzie nie ma dobrej odpowiedzi. Chodźcie. Będzie super. Nie wiemy, gdzie jest drzewo. Na wsi życie wymaga dyscypliny. Iwona będzie musiała zaostrzyć reguły. Do środka zapraszam. Dziewczyny? To jest łóżko? Zapraszam. Chodźcie. Laski. Chodźcie, laseczki, chodźcie. Ale tak szybko, zwinnie, zwinnie. Karny Jerzyk, tak? Nie, to jest nierealne. Kara, to będzie któraś z pana. No, na pewno. Łóżko, po to tu stoi, że jak któraś przegnie pałę, to to jest kara, tak? I tutaj sobie usiądzie, przemyśli swoje zachowanie. A nie na noc? Tak, na noc, oczywiście. Naprawdę? A, tak. A zobacz, ile pańczyń jest u góry, nie? A, tu zimno jest. Bardzo się boję stodół, bo ogólnie w swoim życiu oglądałam strasznie dużo horrorów. A ta stodoła wygląda bardzo creepy. Białe. Ej, robaki chodzą. Nie chcę tu. Kary się bardzo boję. Ja? Przerażają mnie te małe, włochate. Mnie jakiś chudy pająk z cienkimi nogami. To i się tak bardzo nie boję. Jak jest gruby, włochaty pająk, to tragedia. Dzisiaj już jeszcze trochę przegięły z alkoholem. Pierwszy dzień, więc ja wam wybaczam. A do czego jest wiadro? Dostaniesz tu karniaka, to tam będziesz robiła, czy widzę, mam zamknięte? Oczywiście. Naprawdę?